Mogę więc na samym wstępie powiedzieć, że nie lubię teatru. Teatr to jest przestrzeń zamknięta i klaustrofobiczna. I źle się czuję w zamkniętych, małych i ciemnych przestrzeniach. W tradycyjnym teatrze wszystko jest konwencjonalne i ograniczające ze wszech stron możliwości oddechu i dla widza, i dla aktora. Jedynym sposobem, żeby to zmienić, to zburzyć niepotrzebne granice, stworzyć przestrzenie zgodne z rytmem natury i rytmem człowieka. Widzisz te chwasty? Podejdź do nich. Widzisz kopce? Ziemię. Chwasty. Widzisz je? Widzisz teatr w kształcie góry? Przestrzeń wnętrza groty. Przestrzeń zrobiona z hiperrealistycznej struktury, odzwierciedlającej fakturę skały, kamienia, bardzo organicznej, niczym struktura korzenia. Widzisz skały? Usiądź na nich. To są kształty utopii. Jesteś na placu przed halą. Rozejrzyj się dookoła. To jest nasz teatr. Czy jest w tym mieście jakiś dobry teatr? Czy w tym mieście da się jeszcze żyć? I co to jest za miasto? Czy ktoś w tym mieście jest szczęśliwy? Czy związki trwają tu dłużej niż przysięgi? Czy ktoś w tym mieście krzyczy z rozkoszy? Czy seks w tym mieście uwalnia, czy zniewala? Czy ludzie w tym mieście oglądają pornografię? Czy robią zakupy w seks-shopach? Czy burdele tego miasta są pełne? Wreszcie pytam, czy ludzie w tym mieście potrafią kochać? No więc... Będę was o to pytać, dopóki nas nie zamkną. A teraz wstań i podejdź do drzwi. Wejdź do środka. Słyszysz? Zatrzymaj się. Jesteś w labiryncie. A teraz skręć w lewo. Widzisz światło na ścianie? Podejdź tam. Małpa. Małpy. Całe moje bestiarium. Nadmiar jest tu zbędny. Tu ma powstać przestrzeń, która zmieści małpy, ludzi, żaby, anioły, szpital, zakład pogrzebowy, ogródek warzywny, łazienkę, salę gimnastyczną, most, audytorium, wilka i pustynię. Teraz idź dalej. Widzisz napis wyjście ewakuacyjne? Widzisz go? Wejdź. Widzisz stół. Rusza się. Kręci. Podejdź do niego. Ruch. Lubię, jak przestrzeń się zmienia na oczach widza. Staje się kolejnym aktorem. Spójrz. Góry piasku i pustynia. Lubię ten pejzaż. Lubię chodzić po piasku boso. A ty? Zdejmij buty. Czujesz? A teraz odwróć się. Widzisz ten mały pokoik? Zielone światło. Wejdź do niego. Ruchome obrazy. Ruchoma przestrzeń. Teraz wyjdź. Skręć w lewo. To jest mój dom. Powidok moich wspomnień. Od dziecka dużo podróżowałam. Być może dlatego, gdziekolwiek się pojawiam, od razu stwarzam dom. Podobnie jest w teatrze. Tworzę miejsce, w którym mogę coś powiedzieć, dobrze się poczuć. Miejsce, które Krzysztof lubi, w którym może oddychać i swobodnie mówić. Mój dom rodzinny był bardzo specyficzny. Miał dla mnie jakąś tajemnicę. Czuję to do dziś. W mieszkaniu dziadków, u których mieszkałam, była oranżeria. Za oknem ogród. W salonie wyrastała prawdziwa dżungla z doniczkowych roślin. Jako dziecko ukrywałam się w tej dżungli. Wyobrażałam sobie, że jest tam masa dzikich zwierząt. Tygrysy, słonie, węże i papugi. W szafie hodowałam myszy, karmiłam je. Chodziły sobie w nocy, były bardzo ładne. Mój pradziadek znalazł kiedyś papugę na krakowskich plantach. Widzisz ją? Teraz wyjdź. Widzisz świński łeb? Podejdź tam. Wejdź do środka. Połóż się na materacu. Wygodnie ci. Sprawa Makropulosa. W operze Janaczka najważniejsza jest dla mnie relacja między King Kongiem a kobietą. Nie wystarczała nam historia filmowej gwiazdy, wampa, który żyje wiecznie w zbiorowej świadomości. Potrzebny był ściśle zdefiniowany świat męski, który traktuje ją jak obiekt i pochłania. Tylko King Kong mógł uosobić to monstrualne pożądanie, jego zwierzęcość, tę czystą seksualność. King Kong. Słyszysz, jak przyspiesza mu oddech? Jestem King Kongiem. No to co? Rozbieramy się? Prawda jest taka, i nie rumienię się, gdy ją wyznaję, że chyba wolałbym być kobietą. Niekoniecznie żywą i aktywną, jakąś żoną, matką. Nie. Nagą kobietą leżącą na plecach z rozłożonymi nogami i przygniecioną ciężarem męskiego ciała. Szczepioną z mężczyzną, penetrowaną przez niego, zatopioną w nim. I zamienioną w bezkresne morze, w którym i on tonie. W którym rozkosz nie ma początku i nie ma końca. Ale nie było mi dane. Jak opisać te uczucia komuś, kto nigdy ich nie poznał? W pierwszych chwilach, gdy członek zaczyna penetrować, bywa trudno, zwłaszcza gdy jest tam dość sucho. Ale gdy wyjdzie cały, jest świetnie. Och, świetnie. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. Plecy wyginają się i czujesz, jak błękitny, rozświetlony strumień ciekłego ołowiu wypełnia miednicę. Powoli przenika szpik, płynie coraz wyżej, dociera do głowy i tam się rozlewa. To niezwykłe doznanie wynika podobno z kontaktu penetrującego organu z prostatą, łechtaczką ubogich, która u mężczyzn znajduje się przecież tuż przy okrężnicy, natomiast u kobiet, jeżeli nie myli mnie moja znajomość anatomii, oba narządy rozdzielone są częścią aparatu rozrodczego, co wyjaśniałoby, dlaczego kobiety wydają się zazwyczaj mniej gustować w sodomii, a jeżeli już, to traktują ją raczej jako przyjemność duchową. Co innego mężczyźni. Często mówiłem sobie, że wojna i prostata to dwa dary, które Bóg dał mężczyźnie, by wynagrodzić mu fakt, iż nie jest kobietą. Dobrze. Teraz ubierz się i wstań. Wyjdź na korytarz. Skręć w lewo. Wejdź do środka. A teraz spójrz pod swoje stopy i patrz. Patrz w głąb. Co widzisz? Masz lęk wysokości? O czym myślisz, jak pływasz w morzu? Wyjdź. Odwróć się i wejdź do najbliższych drzwi. Widzisz mnie? Jestem szczurem. Jestem świnią. Oddalam się od świata. Jestem syreną. Wychodzę teraz na korytarz. Wchodzę do kolejnego pokoju. Nie lubię szpitali, boję się ich. Tak samo łazienki, ubikacje. Fotografuję łazienki, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że człowiek jest w nich nagi i niczego nie ukrywa. Widać jego fałdy, znamiona. Podejdź do mnie. Stawałem się człowiekiem innego rodzaju. Stawałem się coraz mniejszy, coraz twardszy, coraz słabszy. Zrozumiałem, że umieram. Ja albo moje ciało. To dokładnie to samo. Zapominasz o oddychaniu, powiedziałem sobie. Mimo to nadal oddychałem. Z trudem podniosłem ciężką rękę. Położyłem ją na sercu, poczułem ospały rozkurcz, potem skurcz. Zapadałem się w coś gorszego niż sen. Przespałem całe cykle niebieskie. Przespałem całe cykle niebieskie. Możesz już iść. Idź sobie. Wyjdź. Po prawej stronie są drzwi. Wyjdź na zewnątrz. To jest nasz teatr. Słyszysz, jak grzmi?